Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy się znowu spotkać przy Bożym Słowie. Cieszę się, że jesteście. Nie wiem, czy to deszcz was tutaj przyprowadził, bo nie było innych sposobów zajęcia niedzielnego przedpołudnia, czy pragnienie posłuchania Bożego Słowa. I oczywiście jestem pewien, że to drugie. Słuchajcie, co jest ważniejsze, teoria czy praktyka? No właśnie, nie? Słyszałem, że niektórzy studenci dyskutują na tym bardzo silnie i się kłócą. Co jest ważniejsze, teoria czy praktyka? Myślę, że obydwie te rzeczy są ważne, prawda? No bo bez teorii to nie wiadomo, co robić, prawda? Jaką praktykę? No co? Wszyscy robią, każdy coś bez sensu, nie? A więc nie będzie praktyki dobrej. Ale z drugiej strony, sama teoria, bez praktyki, zostaną same słowa, nie? I nic z tego nie będzie. A więc i teoria jest ważna, i praktyka jest ważna. Jednak, kiedy mamy złą teorię, to okazuje się, że zła teoria prowadzi do złej praktyki. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Jeśli ta teoria jest zła, niewłaściwa, błędna, to ona prowadzi do niewłaściwej praktyki, no bo zgodnie z tą teorią zaczynamy żyć, zaczynamy praktykować. Ale wiecie, może być też również odwrotnie. To znaczy, czasami zła praktyka może spowodować, że zbudujemy złą teorię na podstawie naszej złej praktyki, nie? Mamy jakąś niewłaściwą praktykę i to tak daleko w nas się utrwali, że zbudujemy sobie teorię na podstawie tej praktyki, która również będzie zła i niewłaściwa. I drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do listu do Galacjan, żebyśmy kontynuowali rozważania tego listu do Galacjan i zajrzeli do trzeciego rozdziału tego listu i żebyśmy popatrzyli na to, co tam w trzecim rozdziale jest napisane i przeczytam pierwszych 14 wersetów tego trzeciego rozdziału. O nierozumni Galacjanie! Tak zaczyna apostoł Paweł ten fragment. Któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Piękny fragment, ale jednocześnie trochę trudny fragment. Dlatego, że jest to fragment, w którym apostoł Paweł już nie mówi tak jak na początku tego listu, nie broni swojego autorytetu, nie udowadnia, że jego Ewangelia jest pochodzenia bezpośrednio od Chrystusa, tak jak to robił w pierwszym i drugim rozdziale, ale tutaj przechodzi już do argumentów takich bardziej teologicznych. Nie wiem, jak wielu z was lubią taką teologię,
nie wszyscy lubią, to są takie często ciężkie rzeczy. Ale drodzy, teologia tak naprawdę to jest nauka o Bogu. Wszyscy jesteśmy teologami. Jeśli się interesujesz Bogiem, to jesteś teologiem w tym znaczeniu. Bo interesujesz się Bogiem. Chcesz wiedzy na temat Boga. Chcesz poznawać Boga. To jest teologia. Dlatego ja bardzo lubię teologię, kocham to rozważać. Ale, drodzy, wracając do tego tekstu. Paweł mówi do nich o nierozumni Galacjanie. Inne tłumaczenia mówią o głupi Galacjanie. Niemądrzy. Nierozumni, bezrozumni. Różne są tutaj słowa użyte, żeby wyrazić, co wy robicie. Dlaczego jesteście tacy niemądrzy? Mówi dalej, któż was omamił? Wiecie, tam jest takie słowo użyte w grece, które może sugerować, i w niektórych tłumaczeniach jest to oddane, któż was zaczarował? Bo tam jest dosłownie takie słowo, które można przyznać jako ktoś rzucił złe oko. To znaczy jakiś urok, jakiś czar. Czyli ktoś was omamił, otumanił, sprowadził w zamieszanie, że gdzieś poszliście za czymś, do końca sami nie wiedzą, co to jest. Któż was zaczarował, omamił? On pyta Galacjan. Was, przed których oczyma został, tu jest powiedziane, wymalowany obraz Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Wiecie, to nie znaczy, że Paweł tam pojechał, sztalugi rozstawił i prawda malował obraz Jezusa na krzyżu, nie? Nie o to chodzi. Tu chodzi raczej o to, że przed ich oczyma został obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego ogłoszony, wyjaśniony, że oni mieli to przed oczyma tak jasno, odmalowane można powiedzieć, że było jasno przed ich oczyma. W niektórych tłumaczeniach jest tam powiedziane, że zostało to wypisane przed ich oczyma. Zostało im to pokazane bardzo wyraźnie. A więc chodzi o to, że to nie jest tak, że oni nie znali tej nauki i dlatego dali się wmanewrować w jakieś tam, prawda, dziwne nauki. Oni wiedzieli, znali, wszystko było jasne dla nich. Rozumiecie? To jest tak jak dla nas dzisiaj, nie? Wszystko jest jasne, nie? Tak każdy taki jest pewny, wszystko rozumie. A więc to dotyczy nas. Paweł mówi, dlaczego daliście się zwieść, zaczarować? Dlaczego zrobiliście coś, co jest wbrew temu, czego doświadczyliście już wcześniej? I mówi bardzo ciekawą rzecz, dlatego że mówi, że został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Drodzy, to jest bardzo istotna kwestia. Dlatego że tu nie chodzi tylko, żebyśmy wiedzieli o Jezusie Chrystusie, coś tam. Nie? Tu nie chodzi o wiedzę, no Jezus Chrystus urodził się w Betlejem, ale dorastał w Nazarecie, nie? Miał brodę, miał fajne szaty, wyglądał tyle, miał tyle wzrostu, włosy miał takie długie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. A to wskazuje nam na to, co Jezus Chrystus uczynił dla ciebie i dla mnie. Chodzi o Jego śmierć na krzyżu, która była zastępczą śmiercią, gdzie On przez tą śmierć wykupił nas z niewoli i dał nam nowe życie. Nam przebaczył nasze grzechy, usprawiedliwił. I dlatego ta wiedza, czy też ta świadomość, a przede wszystkim wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego jest fundamentem tego, co mówimy, jeśli chodzi o chrześcijańskie poselstwo. Tu nie chodzi tylko o wiedzę ogólnie o Bogu, o jakichś tam różnych rzeczach, ale Jezus Chrystus ukrzyżowany, to jest podstawa. I Paweł tu o tym bardzo mocno mówi. I mówi do nich, różne argumenty używa, ale tutaj takiego argumentu użył, powiedzcie mi teraz, chcę się od was dowiedzieć, przez co otrzymaliście Ducha Świętego? Czy przez spełnianie uczynków prawa, zakonu, wypełnianie mozolnie tych wszystkich przykazań, czy też przez słuchanie z wiarą? Przez co otrzymaliście Ducha Świętego? Odwołuje się do ich doświadczenia. Mówi, zobaczcie, uwierzyliście Ewangelii, poszliście za tym, doświadczyliście Bożego przebaczenia, usprawiedliwienia, doświadczyliście, że Duch Święty was działa. Przez co to się stało? Przez to, że byliście posłuszni prawu? Że wiernie przestrzegaliście wszystkie przykazania? Nie! Nie byliście w stanie tego robić. Nie robiliście tego. Uwierzyliście w poselstwo o Chrystusie, który przebacza tym, którzy nie są godni, którzy się nie nadają. Jak czytamy, że Chrystus umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami.
Chrystus właśnie wtedy umarł za nas. A więc Paweł pyta, przemyślcie, zastanówcie się, dlaczego daliście się w waszym myśleniu tak zwieść? Przecież proste fakty waszego doświadczenia pokazują wam, co jest prawdą, a co nie. Wiecie, tam pojawili się, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tam pojawili się w zborach Galacji, bo to było kilka różnych zborów, pojawili się fałszywi nauczyciele, którzy mówili, zaczęli podważać naukę apostoła Pawła, tą Ewangelię, którą apostoł Paweł głosił, i zaczęli mówić, uwierzyliście w Jezusa? Super, ale jesteście fajni. Ale to nie wszystko. Czegoś wam brakuje. Taka pełna Ewangelia to jest, musicie przestrzegać prawa, musicie dać się obrzezać, musicie szabat przestrzegać i całe prawo. Dopiero wtedy będziecie, to będziecie chrześcijanami, nie? Paweł wam tego nie mówił, bo wiesz, on tak się bał trochę wam powiedzieć, nie? Tak, on jest taki, wiesz, nie głosi wszystkiego, nie? I tak podważali i autorytet Pawła, i to, co Paweł głosił. I kiedy Paweł się o tym dowiedział, to mówi, ludzie, co wy robicie? No zgubiliście? Przepraszam, nie wolno mówić w kościele. Co wam się stało? Dlaczego to, czego doświadczyliście przez wiarę, nagle odchodzicie i zaczynacie wierzyć w rzeczy, które w ogóle nic nie dają? Dlatego Paweł tak mocno to mówi, żeby ich trochę tak potrząsnąć. Wiecie, ja myślę, że my dzisiaj jesteśmy wszyscy tacy bardzo często poprawni politycznie. To znaczy uważamy, że tak łagodnie trzeba tutaj, nie wolno nikomu nic ostro powiedzieć, prawda? Musimy się tak bardzo tutaj pilnować, żeby nikogo nie urazić. Wiecie, a Paweł mówi, zgubiliście. Dosłownie, no. Mówi, bezrozumni ludzie, co wy robicie? Wiecie, ja myślę, że czasami my potrzebujemy czegoś takiego. No może wy nie potrzebujecie, ale ja potrzebuję. Nie wiem, potrzebujecie czasami, czy nie? Ja potrzebuję, żeby ktoś mnie potrząsnął czasami, wiecie? Powiedział mi tak mocno, że sobie myślę, chyba rzeczywiście, nie? Chyba rzeczywiście coś jest nie tak ze mną. I dopiero wtedy zaczynam myśleć na poważnie. Chociaż jestem wkurzony na tego kogoś, który powiedział, nie? Jakoś miał, nie? Mi takie rzeczy powiedzieć, nie? Ale, wiecie, zaczynamy myśleć. A może on ma rację? A może Bóg go postawił, żeby mi coś powiedzieć, nie? Żeby do mnie dotrzeć. I czasami trzeba potrząsnąć, żeby dotarło coś więcej. Dlatego, drodzy, kiedy przychodzi do was brat czy siostra i mówi wam coś trudnego, to nie gniewajcie się na niego, nie oburzajcie się. Jak on śmiał mi tu powiedzieć? A co, on lepszy? Nie? I takie różne. Tylko zastanówcie się, czy przypadkiem Bóg go nie posłał, żeby coś wam powiedzieć. Nie? Zawsze trzeba to przemyśleć, zastanowić się. Nie zawsze tak musi być, ale, drodzy, my musimy być otwarci na to, że Bóg może przemawiać przez innych braci, siostry, do naszego życia. Wiecie, oni nic nie przyłożyli się do tego, co otrzymali od Boga. Nie? To całe błogosławieństwo, które tu apostoł Paweł mówił, otrzymaliście ducha przez słuchanie z wiarą przecież, a nie przez uczynki zakonu. Ale wiecie, my jesteśmy jako ludzie tacy, że często tego nie widzimy. Jesteśmy czasami, dajemy się tak zamotać, że nie widzimy pewnych rzeczy. Wiecie, kiedyś pewna kobieta jechała autostradą i nagle słyszy w radiu, żeby uważać, bo jakieś auto jedzie właśnie tą autostradą i jedzie pod prąd. A ona, słysząc to, mówi, żeby tylko jedno autko, wszystkie. Wiecie, my jako ludzie bardzo często jesteśmy ślepi na własne błędy, nie? Tak trudno nam zobaczyć, że to my błądzimy. Tak trudno nam zobaczyć, że to ja nie mam racji, nie? Nam się zawsze wydaje, no ja mam rację, nie? Ja wszystko wiem. Nie jesteśmy często gotowi dać się skorygować innym. Apostoł Paweł tutaj bardzo wyraźnie chce przemówić do nich, żeby trochę wybić ich z takich niewłaściwych kolei, w które wpadli. Drodzy, to, o czym Paweł mówi, to nowe życie, Duch Święty, przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie, to tylko i wyłącznie przez słuchanie z wiarą. I to powtarza i w drugim, i w piątym wersecie, zobaczcie dwa razy, czy na podstawie uczynków, na podstawie przestrzegania prawa, czy na podstawie słuchania z wiarą. Drodzy, to jest tak naprawdę istotne pytanie.
przez co my doświadczamy Bożego błogosławieństwa w naszym życiu? Dlaczego Bóg nam błogosławi w naszym życiu? Wiecie, my często mamy takie myślenie, że nawet będąc chrześcijanami, którzy uwierzyli w Bożą łaskę, ale jednak bardzo często w naszym życiu jest takie myślenie, no ja muszę zasłużyć, żeby Bóg mi pobłogosławił, nie? Mówiliśmy o tym nieraz, ale powtórzę to jeszcze raz. Czasami jest tak, rano wstaję i jak się nie zdążę pomodlić, nie? I później idę w różne rzeczy tam do pracy, coś tam się dzieje. I o coś proszę Boga, bo coś się tam akurat zadziało. To mam takie myślenie, o nie, dzisiaj Pan Bóg nie wysłucha. Bo ja dzisiaj się nie modliłem wystarczająco długo, nie? Ja dzisiaj nie czytałem tyle słowa, ile powinienem, nie? Pan Bóg mnie nie może wysłuchać, nie? Nie może mnie pobłogosławić. Dlaczego? No bo on już... Bo tak naprawdę zobaczmy, w co my wierzymy. Że Bóg mnie błogosławi tylko wtedy, jeśli ja zrobię coś odpowiedniego, właściwego, tak? Tak myślimy? Czy to jest właściwe? Zobaczcie, my uzależniamy Boże błogosławieństwo od tego, co my robimy. Ale Bóg błogosławi, czytamy, w Chrystusie. Przez wiarę. A nie przez nasze uczynki. Nie przez nasze wysiłki. Nie przez to, co ty tutaj możesz dokonać, osiągnąć i zrobić. Oczywiście jest wiele obietnic, które są warunkowe. Jednak musimy pamiętać, że Boże błogosławieństwo jest przez wiarę. Przez słuchanie z wiarą. Czyli przez poddanie Bogu. Przez otwarcie serca na Niego. Bóg nam błogosławi. Przez to, a nie przez to, że my będziemy teraz spełniać mnóstwo dobrych uczynków. Bo w nas jest zawsze niebezpieczeństwo takiego myślenia, że ja mogę sobie zasłużyć i przebłagać tego zagniewanego Boga, żeby mi pobłogosławił, nie? To jest czyste pogaństwo. Czyste pogaństwo, najczystszej postaci. Ja muszę przebłagać moimi uczynkami zagniewanego Boga. I drodzy, są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, którzy mówią, że wierzą w Chrystusa, ale żyją według pogańskiego systemu myślenia w swojej głowie. Uważają, że muszą przebłagać tego Boga i muszą starać się tak bardzo, żeby Bóg je w końcu pobłogosławił. Nie rozumieją, że to jest łaski. Że Bóg okazuje im po prostu łaski i oni nic nie mogą zrobić. Oni mają przyjść tacy, jacy są. A więc Bóg błogosławi nam przez wzgląd na siebie samego. Przede wszystkim. I tutaj Paweł bardzo mocno o tym mówi. I drodzy, on tutaj mówi, że Bóg błogosławił Abrahama, kiedy jeszcze nie było prawa. Kiedy jeszcze nie było tego całego systemu, wiecie, przepisów, uczynków wszystkich, które trzeba robić. Pobłogosławił Abrahama. To było jeszcze przed Mojżeszem. Bóg, któremu Bóg przekazał prawo dopiero, Mojżeszowi. A Bóg już pobłogosławił Abrahama. W jaki sposób? Przez wiarę. Czytamy, i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to jako sprawiedliwość. A więc przez to został usprawiedliwiony przez Bogiem. Przez to, że uwierzył, zawierzył słowo Boga. I drodzy, my dzisiaj możemy tak samo doświadczyć Bożego błogosławieństwa. Jeśli zawierzysz Bogu, jeśli uwierzysz Jego słowu, jeśli z ufnością do Niego przyjdziesz, przez to doświadczysz Bożego błogosławieństwa. Wierzysz w to? Że dzisiaj Bóg ci może, nawet jeśli zawiodłeś, nawet jeśli zawaliłeś na całej linii, zrobiłeś coś, czego nie powinieneś robić. To znaczy co? Że Bóg już odwrócił się od ciebie. Cześć, do widzenia. Drodzy, Bóg mówi, jeśli On chce cię błogosławić. To jest, jaki obraz Boga mamy w sercu i umyśle. On chce nas błogosławić. A w Chrystusie udowodnił to bardzo mocno. Dlatego mówi, uwierz, zaufaj z całego serca. I przez to doświadczysz Bożego przebaczenia i Bożego błogosławieństwa w swoim życiu. Czytamy tutaj, że nie tylko Abraham będzie błogosławiony przez to, że uwierzył, ale wszystkie narody. O kim on mówi? No o nas, o tobie i o nas. O Polakach, Niemcach, Ukraińcach, Rosjanach, o wszystkich. Wszystkie narody. Wszyscy, którzy zaufają Chrystusowi, będą błogosławieni. I to się zaczęło w Abrahamie już, widzicie to? Bóg prowadzi swój niesamowity plan, który na samym początku gdzieś zamierzył. I on konsekwentnie prowadzi go. Poprzez, mimo że ludzie przeszkadzają jak tylko mogą, nie? Po drodze wszyscy, którzy mogli, jego ukochany naród najbardziej chyba, nie? Wybrany naród. Przeszkadzali, sprzeciwiali się, robili wszystkie rzeczy, które nie powinni robić. To oni robili, nie?
Gdybyś wymyślił, co mogli zrobić nie tak, to oni to wszystko zrobili. Ale gdybyś spojrzał na swoje i moje życie, to byś też powiedział, musiał przyznać, że wiele rzeczy robimy nie tak, jak trzeba, nie? A pomimo tego Bóg nas błogosławi i On chce nas błogosławić. Dlatego, że On błogosławi nas w Chrystusie. Przez wiarę. Z łaski. Na podstawie tego, co Chrystus uczynił, Bóg obiecuje nam wielkie błogosławieństwa. Tu są wymienione takie dwa główne błogosławieństwa, które są, można powiedzieć, takie najistotniejsze. I o jednym czytamy tutaj w wersecie 8. Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. A więc o czym to jest mowa? O usprawiedliwieniu. To jest Boże niesamowite błogosławieństwo, którego doświadczamy przez wiarę. Usprawiedliwienie. Co to znaczy? Że Bóg przebacza nam nasze grzechy i nas usprawiedliwia. To jest trochę taki język, jaki jest w sądzie. Wyobraźmy sobie sąd. Jest winny człowiek. Jest, prawda, sędzia. No pewnie jest oskarżyciel. Ale jest też obrońca. I to jest coś takiego, że ten człowiek jest winny, bo zrobił coś złego. Ale okazuje się, że zostaje usprawiedliwiony. Czyli ten obrońca bierze na siebie karę. Tym obrońcą jest Chrystus. I on, można powiedzieć, jest przypisana nam sprawiedliwość Jego. My nie jesteśmy sprawiedliwi. To nie jest tak, że Bóg najpierw nas zmienia tam w środku, żebyśmy byli super i wtedy na tej podstawie nas usprawiedliwia. Nie. Bóg przypisuje nam sprawiedliwość kogo innego, Chrystusa, który jako jedyny był bez grzechu, jako jedyny wypełnił prawo, jako jedyny mógł umrzeć, wziąć na siebie nasze grzechy. I On to zrobił. I przez to my jesteśmy usprawiedliwieni. Nam jest przypisana ta sprawiedliwość, nam, grzesznikom, którzy nie zasługują na to. Została przypisana Jego sprawiedliwość. A więc ja jestem uwolniony na podstawie nie swoich własnych zasług, a na podstawie Jego zasług. Jestem uwolniony od więzienia, od kary, bo została mi przypisana Jego sprawiedliwość. A więc to, co się stało w Chrystusie, to się staje moim udziałem również. A więc to jest to niesamowite błogosławieństwo, które Bóg nam daje. Przez to otrzymujemy też oczywiście życie wieczne. Ale jest jeszcze drugie błogosławieństwo, o którym mówi tutaj chociażby w drugim wersecie i w piątym. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przesłuchanie z wiarą? A więc zobaczcie, kolejne błogosławieństwo jest to, że otrzymaliśmy Ducha Świętego. Został wylany Duch Święty na nas. I on mówi o tych dwóch błogosławieństwach, jako błogosławieństwa, które są takie najbardziej istotne dla nas. Nie? Jesteśmy usprawiedliwieni, mamy przebaczone grzechy, mamy nowe życie w Chrystusie i dostajemy jeszcze Ducha Świętego. Wiecie, to jest Jego Duch, to jest Duch Chrystusa, który jest we mnie teraz. Wyobrażacie sobie to? Czyli te dążenia, które były w Chrystusie, teraz przez Ducha Świętego są we mnie, tak? Jego pragnienia, które są w Nim, teraz są przez Ducha Świętego we mnie. Czujesz to czasem? Czujesz, jak się ciągnie w stronę Boga, w stronę Chrystusa? Że chcesz żyć Bożym życiem? Czujesz się zasmucony tym, kiedy robisz coś nie tak, jak powinieneś? Czujesz to, czy nie? Drodzy, Duch Święty tak działa, że my czujemy, że to nie jest w porządku, kiedy robimy coś złego. A z drugiej strony mamy pragnienie Boga. Wiecie, ja pamiętam w moim życiu taką zmianę, kiedy wcześniej, kiedy ja nawróciłem się, to pamiętam, że wcześniej, wiecie, chodziłem do kościoła co tydzień. Mama tak mnie wychowała, że ja do kościoła, prawda, musiałem iść, tam nie było to, tamto. Obojętnie co robiłem, do kościoła musiałem iść, nie? Byłem taki wychowany tak, że tam nie było odstępstwa, nie? I wiedziałem, że tutaj lepiej się mamie nie narażać, szedłem, nie? A wszedłem, odwaliłem swoje i wracałem, nie? Czasami nawet w okresach buntu, słuchajcie, szedłem. Byłem takim punkiem z włosami różnymi, też szedłem do kościoła. Mama chciała to... Co prawda mama ze mną mieszała, bo się wstydziła, nie? Ale szedłem. No i słuchajcie, kiedy ja się nawróciłem, zauważyłem w sobie coś takiego, że ja mam pragnienie chodzić do kościoła. Oczywiście nawróciłem się i zacząłem uczęszczać do zboru ewangelicznych chrześcijan, już mniej więcej do kościoła katolickiego, ale było we mnie pragnienie bycia tam. Ja się nie mogłem doczekać. Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, pamiętam, to byłem takim młodym chłopakiem jeszcze, to pamiętam, że słuchajcie, ja
chodziłem na wszystkie spotkania, które były w zborze. Było jakieś spotkanie seniorów, też poszedłem tam, śpiewali tam stare pieśni, super, ja cieszyłem się, że mogę być z nimi tam, słuchałem, jak oni rozmawiają, a taki byłem zachęcony, nie? Na młodzieżowe szedłem, jakaś grupa nowa szedłem, na bożeństwo tygodniowe szedłem, na wszystkie, czasami było tak, że prawie codziennie szedłem na spotkanie jakieś, bo tam było gdzieś, nie? Bo byłem taki podekscytowany, wow, spotkał się z braćmi i siostrami, nie? Skąd to się we mnie wzięło? Wymyśliłem sobie, drodzy, Duch Boży, kiedy pojawia się w życiu człowieka, daje ci pragnienie życia z Bogiem. Tak jest czy nie? Amen. Macie tak? No to chwała Bogu. Już się bałem, że jestem dziwny. Słuchajcie, i to o to chodzi. Bóg daje nam Ducha Świętego do naszego serca. Jego Ducha, aby nas od środka przemienić. To jest niesamowity dar. I to jest to błogosławieństwo, o którym tu mówi. Mówi o usprawiedliwieniu i mówi o Duchu Świętym, o wylaniu Ducha Świętego. I drodzy, chcę powiedzieć taką rzecz. Wierzę w to, że te rzeczy Bóg daje razem. Że kiedy cię usprawiedliwia, to daje ci Ducha Świętego. Jeśli masz Ducha Świętego, to znaczy, że jesteś usprawiedliwiony. A jeśli jesteś usprawiedliwiony, to otrzymujesz Ducha Świętego. To są rzeczy, które są razem. Bóg daje to razem. I tak wierzę, bo uważam, że to jest coś, co jest oparte na tym dziele Chrystusa, które On za nas dokonał. I teraz, co robią Galacjanie? Galacjanie wszystko to wiedzą, tak? A co robią? Wiecie, zawracają, czy też idą w kierunku różnych żydowskich praw i zwyczajów. I Paweł tłumaczy im. Słuchajcie, zobaczcie, że Abraham był usprawiedliwiony z wiary, a przecież to było przed nadaniem prawa, jeszcze przed Mojżeszem kilkaset lat. A więc tak naprawdę Bóg chce i usprawiedliwia z wiary człowieka, a nie przez uczynki zakonu. Natomiast tu jest powiedziane, że zakon nie jest z wiary, to znaczy prawo nie jest z wiary. Prawo jest, będziesz przestrzegał, to będziesz żyć przez przestrzeganie. A zupełnie inna jest zasada wiary. Uwierzyłeś i jesteś usprawiedliwiony, nawet jeśli nie spełniasz tych uczynków. Bo Bóg cię usprawiedliwia z łaski, tylko i wyłącznie. I drodzy, czytamy tutaj, że w wersecie 9, tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to tak, abyś podłączył się pod Abrahama. Stajesz się dziedzicem samego Abrahama. No ale ktoś powie, no dobra, a gdzie Mojżesz, a gdzie Żydzi, to wszystko. Drodzy, czytamy tutaj, że Abraham dostał obietnicę, że wszystkie narody będą błogosławione. To dotyczy nas. Jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, to jesteś błogosławiony. I tutaj żydowskie korzenie, przestrzeganie prawa, nic ci nie da. Przecież tak naprawdę nikt nie przestrzegał całego prawa, drodzy. No powiedzmy to sobie szczerze, nikt nie był w stanie tak przestrzegać prawa, jak powinien to zrobić. Nikt. Do czasu Chrystusa, dopiero Chrystus jako jedyny to zrobił. A więc nikt nie przestrzegał prawa, czyli z prawa nikt nie może być usprawiedliwiony przez to. Rozumiecie? A więc, drodzy, dzisiaj jest tak, że ludzie bardzo często zwracają się, i to chrześcijanie, w kierunku żydowskim. Są zafascynowani żydowskimi rzeczami, nie? Niektórzy mówią, o, te święta żydowskie są super, prawda? A może by tak jednak ten szabat obchodzić i te inne rzeczy. Drodzy, jeśli ktoś jest kulturowo Żydem, to jest oczywiste, że on te rzeczy obchodzi i to jest okej. Natomiast jeśli my teraz będziemy nasze zbawienie, czy usprawiedliwienie, czy akceptację Bożą uzależniali od tego, czy przestrzegam szabatu, obrzezania i różnych praw, to błądzimy. To próbujemy robić to, co robią Galacjanie. To znaczy odchodzimy od nauki Ewangelii, która jest z łaski przez wiarę, a próbujemy ustanowić sobie coś zupełnie innego. Tak naprawdę, drodzy, te wszystkie i żydowskie korzenie, i te przestrzeganie prawa, to nie da nam zbawienia. To wszystko jest fajne i dla ludzi często ciekawe, takie atrakcyjne, bo to takie jest, wiecie, trochę egzotyczne, ale drodzy, nie przez to jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni przed Bogiem. Musimy być tego całkowicie pewni, aby nie dać się zwieść, jak to Paweł nazywa, otumanić, zaczarować, żebyśmy nie byli tacy bezrozumni, jak on tu nazywa tych Galacjan. Powiem tak. Nawet
szczególny stosunek do narodu żydowskiego nie jest usprawiedliwieniem dla nas. Jedynym Żydem, do którego właściwy stosunek daje nam błogosławieństwo, jest Chrystus. Jedynym Żydem, do którego właściwy stosunek daje nam błogosławieństwo, jest Chrystus. Tego my potrzebujemy. To jest jedyny prawdziwy Żyd, którego warto się trzymać, bo on jest jedynym Zbawicielem, a wszyscy inni Żydzi są takimi samymi grzesznikami jak my. I tak samo potrzebują Zbawiciela, Chrystusa. Tak samo. Drodzy, kiedy jesteśmy przez wiarę podłączeni do Abrahama, to wiecie, co się dzieje? My otrzymujemy korzenie, które sięgają samego Abrahama. Widzicie to? To jest dopiero dziedzictwo, nie? To jest, my mamy korzenie, które sięgają aż Abrahama, przez wiarę w Chrystusa. My się podłączamy. I możesz powiedzieć, że od Abrahama się wywodzę. Bo mam wiarę Abrahama. Bo uwierzyłem w Chrystusa. I to jest dużo istotniejsze. Można powiedzieć, że w ten sposób stajemy się też prawdziwym Izraelem. Tam apostoł Paweł mówi, kto jest prawdziwym Izraelitą, a kto nie. I mówi bardzo dużo o wierze właśnie. O tym, że przez wiarę ci, którzy naprawdę uwierzyli, ci stają się prawdziwym Izraelem. Kiedy czytamy tutaj dalej, to czytamy, że przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Drodzy, to dotyczy każdego człowieka, który próbował przez prawo, przez przestrzeganie przykazań zbliżyć się do Boga. Ciąży na nas przekleństwo. Bo nikt z nas nie dał rady przestrzegać wszystkiego. Wiecie, kiedy czytamy Nowy Testament i kiedy widzimy, jak Pan Jezus traktuje niektóre przykazania, które nam się wydaje, że ja tego przestrzegam, nie? Nikogo nie zabiłem. Nigdy nie cudzołożyłem. A Pan Jezus, otwórzcie z Ewangelii Mateusza, nie? Co on mówi? Jeśli spojrzałeś na kobietę z niewłaściwą intencją, nie? Pożądliwie, to już zgrzeszyłeś. To już to przekazanie już przestąpiłeś, nie? Jeśli gniewałeś się na brata i życzyłeś mu źle, to co? To jesteś winny złamania przykazania nie zabijaj. Drodzy, my wszyscy jesteśmy bezradni. Wobec takiego standardu, jaki Jezus nam pokazuje, co naprawdę oznaczają te przykazania, to my wszyscy jesteśmy winni. Wszyscy. Nie ma wyjątku. A więc każdy, kto próbował przez przestrzeganie przykazań dostać się do Boga, ciąży na nim przekleństwo, nie da rady, nie jest w stanie tego zrobić. Potrzebuje Zbawiciela. Kogoś, kto go wyratuje, kto go wykupi, kto odmieni jego życie. I to właśnie mamy w Chrystusie. I teraz, drodzy, kiedy czytamy dalej, okazuje się, że Chrystus wykupił nas od tego przekleństwa zakonu, ale czytamy dalej, On stał się za nas przekleństwem. Czytamy, dlatego że przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Wiecie, w Starym Testamencie była taka praktyka, że jeśli ktoś był skazany na śmierć, bo przestąpił prawo w określonych, konkretnych przypadkach, to go kamieniowali i później jego ciało wieszali na drzewie. To był znak, symbol, że ten człowiek jest przeklęty przez Boga. Chrystus zawisł na drzewie. Rzymianie krzyżowali na krzyżu, czy na, można powiedzieć, na drzewie. I to zostało uznane za przekleństwo. A więc wyobraźcie sobie, kiedy głoszona była Ewangelia, kiedy chrześcijanie głosili Ewangelię, to wiecie, co Żydzi krzyczeli? Jezus jest przeklęty! Bo wisiał na drzewie krzyża, bo wisiał na drzewie. I dlatego apostoł Paweł, pamiętacie? W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale mówi tak, dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Zobaczcie, oni byli gotowi przeklinać Jezusa, bo tak wierzyli w to przekleństwo. I wiecie co? I oni nie byli w stanie przyjąć tego Mesjasza. Nie byli w stanie przyjąć tego. No, jak Mesjasz, jak Boży Pomazaniec może być kimś na drzewie przeklętym? To jest nie do pomyślenia. Dopóki nie zrozumieli, że to jest ich przekleństwo, które on wziął na siebie. Że on umarł za nich. Drodzy, kiedy mówimy o krzyżu Chrystusa, to taka jedna rzecz, o której myślę, że wiecie, ale warto to przypomnieć. Największym problemem na krzyżu nie było to te cierpienia fizyczne, które Jezus doświadczył.
To była tylko część mniejsza tego, czego on doświadczył. Największym problemem było to, że na niego spadła wina i kara za grzechy każdego z nas. W duchowym wymiarze on poniósł na sobie wszystkie grzechy, które nas miały dotyczyć. Czytamy, że kiedy w Getsemane Jezus modli się do Ojca, o co się modli? Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Jaki to jest kielich? Kielich gniewu Bożego, o którym jest napisane wielokrotnie w Biblii, że ktoś tam wypije kielich gniewu Bożego. Drodzy, on wypił ten kielich Bożego gniewu do końca. On wziął Boży gniew na sobie, na siebie. Dlatego stał się przekleństwem zamiast nas. Zamiast ciebie i mnie. I dlatego zawołał: Boże, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? On odczuł, że Bóg, Boga nie ma z nim. Bo Bóg musiał odwrócić swą twarz, bo na nim cały grzech tego świata był złożony. I to było największe cierpienie, którego nawet w ogrodzie właśnie tam wtedy w Getsemane Jezus bał się. Czytamy, że smutna jest, stworzona jest dusza moja aż do śmierci. Czy on się by bał zwykłego fizycznego cierpienia? Nie. On się bał właśnie tego, bo już wtedy tam wejrzał, Bóg dał mu jakby taką przedsmak tego, czego czeka. I to było przerażające. To jest oddzielenie od Boga. To jest największa, straszliwa rzecz, którą człowiek może doświadczyć. Kiedy Boga nie ma. Kiedy jest tylko świadomość potępienia. Jezus doświadczył tego za ciebie i za mnie. I przez to wykupił nas z tego. I dał nam, obdarował nas tym, kim On był. A więc tak jak On jest Synem Bożym, tak my jesteśmy dzisiaj dziećmi Bożymi. Tak jak On jest zasiada po prawicy tam w niebiosach. Czytamy w liście Efezjan, jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. W Chrystusie Jezusie, tak? Amen? Drodzy, to jest prawda. To, co jest z Nim, to jest z nami. My jesteśmy, można powiedzieć, Jego braćmi, siostrami. Jesteśmy z Nim. On jest jako pierwszy. My jesteśmy za Nim. A więc to jest niesamowite błogosławieństwo, które Bóg dał każdemu z nas. Drodzy, kiedy byśmy chcieli zastanowić się tak trochę po dzisiejszemu sformułować na nowo ten zarzut, który formułowali ci fałszywi nauczyciele tam w Galacji. I jak na to odpowiedzieć? To można by powiedzieć tak. Oni uważali, że wiara i posłuszeństwo prowadzą cię do zbawienia. A Paweł mówi nie. Wiara i zbawienie, które z tej wiary jest, prowadzą cię do posłuszeństwa. To jest zasadnicza różnica. Dlatego, że oni mówili, musisz uwierzyć i musisz przestrzegać prawa, musisz uczynki mieć. Dopiero wtedy będziesz zbawiony. A Paweł mówi, nie. Przez wiarę jesteś zbawiony, a to sprawia, to cię prowadzi do nowego życia, w posłuszeństwie, w oddaniu Bogu. Dopiero wtedy jesteś w stanie zacząć żyć dla Boga. Rozumiemy różnicę? To jest bardzo istotna kwestia. Dlatego, że i dzisiaj możemy spotkać się z takim podejściem. A więc, nie tak, że wiara i posłuszeństwo prowadzą do zbawienia, tylko wiara i wynikające z tego zbawienie prowadzą mnie do posłuszeństwa, do nowego życia w Chrystusie. I dają mi moc do tego, żebym żył takim życiem. Ja chcę być posłuszny wtedy. Wiecie, to jest właśnie ta niemoc prawa. Prawo było zewnętrzne i mówiło mi, co mam robić. Ale drodzy, umówmy się szczerze. Albo spojrzyjmy tak szczerze na siebie. Kto z nas chce wypełniać prawo tak naprawdę w sercu? Kto chciał? Robiliśmy to, bo musieliśmy, nie? Bo były różne kulturowe wzorce, które nas, prawda, ukształtowały, lub rodzice, którzy stali nad nami, tak jak w moim przypadku, prawda, i różne inne czynniki, które powodowały, że my, ale tak naprawdę w sercu, nikt z nas nie miał pragnienia wypełniać prawa. Kto się urodził z takim pragnieniem, chce żyć i przestrzegać wszystkich przykazań? Nikt tak nie miał. No, tak szczerze spójrzmy na siebie, drodzy. To, co czyni Chrystus, ta zmiana, która następuje, przez wiarę i przyjęcie zbawienia w Chrystusie, to jest ta zmiana, że my zaczynamy chcieć być posłuszni Bogu. Ja mam pragnienie życia tak, jak Bóg mówi. Rozumiecie to? To, czego wcześniej nie było. Ja musiałem to prawo, a teraz ja chcę. Potykam się, nie wychodzi mi czasem, ale chcę, mam pragnienie życia z Chrystusem, bo On przemienił moje życie. To jest ta różnica. Drodzy, a więc tak kończąc, chciałbym powiedzieć, że jesteśmy bardziej grzeszni, niż nam się wydaje.
i bardziej ukochani, niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Jesteśmy bardziej grzeszni, niż nam się wydaje. Pewien kaznodzieja powiedział, który miał jakieś problemy i była taka, poszła zła fama o nim, i on stanął kiedyś na kazalnicy i powiedział tak. Słyszeliście o mnie dużo złych rzeczy w ostatnim czasie. Chcę wam powiedzieć, że rzeczywistość jest dużo gorsza. Drodzy, jesteśmy bardziej grzeszni, niż nam się wydaje, naprawdę. A jednocześnie jesteśmy bardziej ukochani, niż jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić. I to mamy w Chrystusie. Przez wiarę. Wchodzisz w to? Amen.